Chwała niech będzie naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, w którego świętym imieniu my jesteśmy teraz zgromadzeni. Cieszę się, że mogę być z wami, wśród was. Jestem tu z żoną po raz pierwszy i tak się zawsze składa, że jak tu jestem, to najczęściej w zastępstwie waszego brata pastora. No tak się już układa, on ma obowiązki też i wyjeżdża, a ja jako emeryt jestem trochę wolniejszy i chętnie gdzieś i szczególnie tu do was przyjeżdżam. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami takim tematem wytrwanie aż do końca. My mamy takie polskie przysłowie, które mówi koniec dzieło chwali, a do tego końca dotrwać to nie jest takie łatwe. My bardzo często jesteśmy pełni zapału, mamy najlepsze chęci, intencje, żeby tylko dotrwać do celu, no ale nie zawsze się to nam udaje. Ale jeśli chodzi o nasze życie duchowe, to tym celem, żeby go osiągnąć, musi być spełniony ten warunek wytrwania do końca. Tym celem jest życie wieczne. I my wiemy z przykrego doświadczenia, że mieliśmy już i w naszych zborach wielu tych, którzy dobrze zaczęli, ale już ich dawno nie ma. I to wytrwanie do końca jest takie bardzo istotne. I ja do tego chciałbym przeczytać, chyba może wszyscy już o to podejrzewają, to, co jest napisane w 24 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. To jest taka bardzo ciekawa Ewangelia, zresztą opisana ona jest we wszystkich. To wydarzenie jest opisane we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, a dotyczy to rozmowy Pana Jezusa, kiedy z uczniami Pan Jezus był i oni mu wskazywali na piękno świątyni. W 24 rozdziale, w 12 i 13 wierszu jest napisane tak: a iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu, ale kto wytrwa aż do końca, ten sławion będzie. To są takie bardzo znamienne słowa, które Pan Jezus powiedział do swoich uczniów w takim szczególnym momencie, kiedy oni wskazywali Panu Jezusowi, mówi: popatrz, jak pięknie jest ta świątynia wybudowana, jaka wspaniała to jest budowla. I jak oni tym byli zachwyceni, a Pan Jezus mówi, że tu nie zostanie kamień na kamieniu z tego wszystkiego pięknego, co tutaj jest. Nie zostanie kamień na kamieniu. My wiemy, że ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest takim rozdziałem, gdzie mamy proroctwo Pana Jezusa. A to proroctwo można by w zasadzie podzielić na dwie części. Na to, co się już wypełniło, o czym my ze Słowa Bożego wiemy, czy wiemy również może jeszcze bardziej z historii, i o tym, co jeszcze nas czeka. Pan Jezus przychodził do Jerozolimy i my wiemy, że działał w całej ludzkiej ziemi, ale on teraz był w świątyni. I ta świątynia była odbudowana po powrocie narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej. A w tym czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to przed Nim, jeszcze przed Jego narodzeniem, więc w latach 40 przed naszą erą, rozbudował Herod, który miał ten przydomek wielki, rozbudował tą świątynię. On ją powiększył o taką olbrzymią halę, w której były na słupach było całe zadaszenie i to przewyższało swoją wspaniałością jakoby wielokrotnie to, co było wybudowane przez tych, którzy wrócili z niewoli, którzy starali się odbudować, wprawdzie nie udało się w tej świetności odbudować, jak było za czasów króla Salomona, ale mniej więcej według tego wzoru. Herod Wielki był Edomitą i on nienawidził Żydów. On nienawidził. Jako Edomita on był
poganinem, on z pokolenia Ezawa, on ich nie cierpiał, ale w ten sposób on ich pozyskał. Gdybyśmy popatrzyli na historię, Rzymianie postanowili go królem, dlatego że wiedzieli, że on będzie trzymał w ryzach ten naród, z którym mieli tak dużo bardzo kłopotów. I kiedy Herod wybudował tą świątynię, to ten Herod Wielki był Herodem okrutnym. My wiemy, że jest jedno z ostatnich jego pociągnięć to było wymordowanie wszystkich dzieci poniżej 4 roku życia, gdy dowiedział się o urodzeniu Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi do uczniów, że tu nie zostanie kamień na kamieniu. Nie zostanie kamień na kamieniu. I ja tak się zastanawiałem nad tym. Pan Jezus jak coś powiedział w proroctwie, to się wypełniło doskonale. I tak się zastanawiałem, dlaczego Pan Jezus akurat powiedział, nie zostanie z tej świątyni kamień na kamieniu. My wiemy, że ocalał ta ściana płaczu, ten mur, który jest wybudowany z olbrzymich bloków. I tam Żydzi z całego świata i turyści przyjeżdżają, z jednej strony się przychodzą mężczyźni, z drugiej strony kobiety, bo już wtedy, kiedy to było budowane, żeby zapobiec temu, żeby nie spoglądać w czasie modlitwy na drugich, szczególnie na tą płeć odmienną, to każdy modlił się z jednej strony, był umieszczony po jednej stronie muru. I ten mur został, a ze świątyni nie zostało nic. I tak się nad tym zastanawiam, ale można, czytając historię zdobycia Jerozolimy, można do tego dojść, że to się rzeczywiście stało, chociaż nie było Nobla i nie było dynamitu. A jednak kamień na kamieniu nie został. Kiedy zbuntował się naród izraelski, nie płacili podatków, sprzeciwili się cesarzowi Neronowi, to wtedy my wiemy, że Wespazjan został z całą armią wysłany, żeby zdobyć Jerozolimę, poskromić ten lud. I cała ta historia, my wiemy, że w międzyczasie Neron popełnił samobójstwo i ten okrutny Wespazjan został wezwany, został następnym cesarzem, a po nim to dowództwo nad tymi oblegającymi wojskami objął Tytus. A Tytus był człowiekiem nieco innym, on nie był taki srogi i być może chciał zachować to miasto. I on kilkakrotnie proponował kapitulację, żeby oni się poddali, ale oni walczący się nie poddali. To cała historia. Chciałbym tylko powiedzieć jedno. Ostatnia propozycja była, kiedy zdobyli już dolne miasto, to oni stanęli wokół murów Starego Miasta i wtedy ponowił jeszcze raz tą propozycję, która została odrzucona. I gdy zdobyli już to górne miasto, to my wiemy z opisów, że kapłani, ta elita jeszcze się uciekła do kościoła, do świątyni i tam się bronili. I w czasie, gdy zdobywali tą świątynię, żołnierze rzymscy to rozświetlali to pomieszczenie za pomocą pochodni, które mieli i wtedy stanęły te wszystkie drewniane elementy w płomieniach i to był koniec zdobycia Jerozolimy. I dlaczego ja tak o tym mówię? Dlatego, że kiedy ten pożar był, to tak jak my mówimy, wykurzyło tych, którzy tam byli, którzy nie chcieli w tym ogniu zginąć. I na drugi dzień ci żołnierze rzymscy zauważyli, że wszędzie tam, gdzie był ten pożar, to te przedmioty złote, ten świecznik w menorach, który był ze szczerego złota i wiele zresztą innych przedmiotów i te ściany powlekane złotem, to się stopiło w tym płomieniu. To się stopiło, a złoto w formie płynnej, wszystkie szczeliny i tam, gdzie były kamienie, to wszystko tam poznikało. I żołnierze rzymscy,
którzy ci zdobywcy na drugi i na następne dni wyrywali, rozrywali te fundamenty, żeby znaleźć chociaż grudkę złota. Nie wiem, bo nie jestem znawcą tego, ale jest tyle dyskusji, czy ten meczet Omara jest akurat w tym miejscu, w którym stoi, gdzie była świątynia, czy to tam jest parę metrów dalej. Nie zostało żadnych śladów. Pomimo tego, jak mówię, że został ten mur, ta ściana płaczu. Więc my widzimy, że to proroctwo się dokładnie wypełniło. A teraz jest to następne proroctwo i Pan Jezus powiedział, nie przeminie to pokolenie. To zdobycie Jerozolimy miało miejsce w 70 roku, a więc w tym czasie, gdzie ci, co słuchali Jezusa, jeszcze żyli. I tu jest powiedziane, nie przeminie to pokolenie, w innych tłumaczeniach jest powiedziane, nie przeminie ten rodzaj. Ale jest jeszcze powiedziane też dalej, że gdy czytamy ten 24 rozdział, tu jest napisane, zaprawdę powiadam wam, to jest 34 wiersz, nie przeminie to pokolenie, ażby się to wszystko stało. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tutaj Pan Jezus mówi o tym proroctwie, które się jeszcze nie wypełniło, ale które teraz realizuje się na naszych oczach. My wiemy, że nieprawość się rozmnoży. Nieprawość się rozmnoży i oziębnie miłość wielu. I gdy ja wczoraj akurat, bo żeby nie czytać codziennie gazet, bo to zabiera czas, to zawsze słucham komunikatów radiowych i słyszę, jak tam któraś Unia Pracy postanowiła poprzeć projekt i wprowadzić ustawę, aby homoseksualiści byli na równi traktowani ze wszystkimi innymi normalnymi małżeństwami. Tyle się mówi o tym, że jesteśmy państwem chrześcijańskim, a taką ustawę się przeprowadza. Po kolei już Polska nie jest pierwsza i z taką propozycją się występuje. To jest taki jeden z takich ewidentnych dowodów nieprawości. I to się szerzy. I Pan Jezus mówi, że nie przeminie to pokolenie. Nie wiem, bo na ten temat są różne wypowiedzi, ale chciałbym powiedzieć, że gdy popatrzymy na te słowa Pana Jezusa, one są prawdą, one się wypełnią. I tu jest powiedziane, nie przeminie to pokolenie. Co Pan Jezus miał na myśli? Jest taka opinia, którą akurat ja też podzielam, że to pokolenie, o którym tu jest mowa, to są Żydzi, to jest pokolenie, to jest naród izraelski. Każdy z nas, kto uczył się historii, czy uczy się jeszcze historii, to wie z historii, że były narody, były imperia, były państwa, były cesarstwa, były. O nich my się dowiadujemy z historii, ale już ich nie ma. Ale wiemy ciągle, że naród izraelski był, jest i będzie. I ten naród nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. I teraz tu jest powiedziane w tym całym proroctwie, ale kto wytrwa aż do końca, zbawiony będzie. Kto wytrwa aż do końca, aż się rozmnoży nieprawość wielu. My bardzo często teraz słyszymy, no świat już jest tak strasznie zły. To wszystko, co się dzieje, kiedyś tak nie było. Jak my możemy wytrwać? My możemy na ten temat różnie rozmawiać, dyskutować, ale chciałbym powiedzieć, Słowo Boże mówi jednoznacznie, nieprawość się rozmnoży, ale my mamy wytrwać. W tym proroctwie jest też powiedziane, że głoszona będzie Ewangelia całemu światu. My żyjemy w takim okresie i kręcąc gałką kondensatora w radiu, my słyszymy w najróżniejszych językach z różnych stacji chrześcijańskie melodie. Jeśli nawet tych słów nie rozumiemy, ale wiemy, że to są pieśni
czy słowa Ewangelii. I dzięki radiu kula ziemska jest objęta tymi falami radiowymi z poselstwem i tłumaczy się, te misje tłumaczą na najróżniejsze języki jeszcze tych niewielkich nawet grup, tych szczepów, żeby dotarła do nich Ewangelia. To się spełnia na naszych oczach. Ale teraz jest to pytanie, czy ty, czy ja wytrwamy do końca. Tutaj była śpiewana taka piękna pieśń. Ja znam dużo pieśni, ale akurat tej, tą słyszałem po raz pierwszy. Czy jest tęsknota w twoim sercu? Czy jest tęsknota w naszych sercach? To pytanie sobie musimy zadać. I kiedy ja zastanawiałem się nad tym tematem wytrwania aż do końca, to było może takim impulsem, że niedawno sobie przeczytałem, codziennie czytam z takich haseł codziennych Ter Stegena. Ter Stegen to był mąż Boży Niemiec, który żył w XVIII i XIX wieku. My go może znamy, to znaczy raczej jego pieśń, która jest w śpiewniku Pielgrzyma, uwielbia miłość niepojętą, to jest numer 22. I ten mąż Boży kiedyś napisał takie słowa o tym, co musi się stać naszą istotą. I on napisał tak, to jest dla mnie takim troszeczkę impulsem do właśnie do opracowania tego tematu. Wiele dobrego już od dawna poznałeś, słyszałeś, co było mówione, co czytałeś. I teraz pojawia się takie pytanie, jak wygląda przed Bogiem twój stan duchowy? Co pozostało z tego w twojej istocie? My możemy sobie dalej to pytanie rozwinąć. Czy nastąpił wzrost, czy stagnacja? A jeśli stagnacja, to znaczy stanie w miejscu, to jest równoważne z cofaniem się. Kiedy czytamy listy, które pisał, które zapisał apostoł Jan, będąc na wygnaniu na wyspie Patmos, to zaraz w pierwszym liście skierowanym do zboru w Efezie, my mamy tak wiele pozytywów wymienionych w tym liście do tego zboru, że chyba każdy by z nas powiedział, oby to było w naszym zborze. Ale tam jest napisane na koniec, ale mam nieco przeciwko tobie. I tam jest napisane, żeś miłość moją pierwszą opuścił. A więc nie wytrwałeś w tym. I o ten krok od tej pierwszej miłości do rutyny, do zakonowości jest tylko jeden krok. Pierwsze zbory, które były, to działanie Ducha Świętego było takie, że oni żyli w takim jakby raju, a potem się zaczęło coś zmieniać. I ten obraz tej pierwszej miłości to można też i poznać, tak może plastycznie tak przedstawić, że tak jak my wiemy, że olej jest symbolem Ducha Świętego, a w tym świeczniku, menorach, który był w tych świątyniach izraelskich, to tam nie było tych klasycznych świeczek, tylko tam były takie naczynka i knot z olejem i to się paliło. I gdy brakło tego oleju Ducha Świętego, to co się okazało? Że pozostał wprawdzie piękny, złoty, ale pogrążony w ciemnościach świeczni. Gdy brakło tego, co było to najżywotniejsze, to działanie Ducha Świętego w pierwszym zborze. I tu jest powiedziane, więc mam nieco przeciwko tobie, żeś miłość pierwszą opuścił. To był taki zarzut i chciałbym powiedzieć, każdy z nas może sobie zadać to pytanie w świetle tej wypowiedzi tego męża Bożego Ter Stegena. Jak wygląda mój stan duchowy przed Bogiem w chwili obecnej? Co pozostało we mnie? Ja taki przywilej miałem, że moi rodzice byli wierzący i czytane było Słowo Boże w naszym domu.
Również uczyłem się historii biblijnej na religii i zawsze byłem zgorszony tym, jak już jako chłopak, że naród izraelski, który był tak cudownie prowadzony i tak wiele cudów doznał, tak bardzo wiele razy dożył tej manifestacji Bożej mocy, to on ciągle narzekał, ciągle mruczał, ciągle pobudzał swoim postępowaniem Boga do gniewu. Ja się tak zastanawiam, jak to jest możliwe. Naród izraelski został we wspaniały sposób zachowany w czasie, kiedy te plagi dotykały, te plagi, które były działaniem na Faraona przez Mojżesza, to nie dotykały tej ziemi Gosen, gdzie był naród izraelski. Widzieli rozdział, tam była ciemność, a tam nie. Te różne zarazy, to co dotyczyło, od tego był naród zachowany. I oni to wszystko widzieli. I to cudowne wyprowadzenie takiej olbrzymiej ilości, takiej no... wprost takiej olbrzymiej armii. My czytamy prawie 630 tysięcy mężów powyżej 20 roku życia. I do tego były żony, rodziny, matki i tak dalej, więc tam to była olbrzymia ilość. Trudno sobie to nawet taką wędrówkę wyobrazić. I oni wyszli z ziemi egipskiej. Między, z jednej strony ich prowadziła światłość, za nimi była ciemność. I oni to widzieli. I my wiemy, jak przeszli przez Morze Czerwone, to oni za noc zanucili hymn, pieśń pochwalną. Pan ich w cudowny sposób przeprowadził, wyprowadził, a ta armia, która ich gądziła, te wojska egipskie zatonęły. Ale ledwo minęły 3 dni drogi i były gorzkie wody. Nie były te wody takie, na jakie byli przyzwyczajeni i już się zaczęło szemranie. I zauważamy, że to ciągle miało miejsce i ciągle tym pobudzali Boga do gniewu. I tak i do zenitu to jakby doszło w tym momencie, kiedy wrócili ci zwiadowcy z ziemi obiecanej i mówili, tam jest wszystko piękne, wspaniałe plony, to wszystko, co się tam rodzi, ale tam są olbrzymi. I tam my czytamy wtedy, że nastąpił taki straszny moment, że ci, którzy to słyszeli, to powiedzieli, obierzmy sobie wodza, który nas zaprowadzi z powrotem do tej ziemi niewoli. I może takie pytanie się nasuwa, czy jest to możliwe, że człowiek może do takiego stanu dojść? My wiemy, że Pan Bóg się tak rozgniewał, no był ten wyrok, że 40 lat, tyle dni, ile chodzili, byli ci zwiadowcy na tym, w tej ziemi, w Kananie, w tej ziemi obiecanej, tyle lat będą wędrować po puszczy, aż umrze to pokolenie, wszystkich. Ci mężczyźni, którzy byli powyżej 20 lat, gdy wyszli z Egiptu. Taka kara ich spotkała. I my wiemy, że Pan Bóg to zrealizował, że te 40 lat po puszczy przechodzili i to pokolenie wymarło. Był tylko Jozue i Kaleb, ci dwaj mężowie, którzy weszli, przeszli poza granice Jordanu. I gdy ja się tak nad tym zastanawiałem, to doszedłem do wniosku i myślę, że podzielicie to zdanie, że cuda nie przekonywały, nie wzbudzały wiary. I gdy dzisiaj popatrzymy, czasami przyjeżdżają jakieś takie super gwiazdy, tacy wielcy ewangelii, którzy mówią, a teraz będzie przebudzenie i tu jest jakaś wielka konferencja i tu. I wiele ludzi jeździ od konferencji do konferencji, zaliczają kolejne, ale nic się nie zmienia w ich życiu. Wracają z tych konferencji i znowu tylko nasłuchują czy czytają, gdzie będzie następna. I chciałbym powiedzieć, że te cuda nie wzbudzały wiary.
u nich, a wręcz to coś innego miało miejsce. I dlatego też to, co tu jest napisane, ta straszna historia, obierzmy sobie wodza, żebyśmy mogli wrócić na to stare, to budziło Boga do gniewu. I to pytanie, w jakim miejscu ja jestem? Czy ja wzrastam, czy ja stoję, a może wprost się odwróciłem? Gdy patrzę na tych i naszych wiele osób, które było u nas w zborze, już słuch po nich zaginął, to się zastanawiam, gdzie ci ludzie są, jak oni odeszli, oni poznali. I kiedy ja się tak nad tym zastanawiałem, czy to jest możliwe, to ja sobie tak szukając, to znaczy szukając, my znamy wszyscy to miejsce, to jest wszystko to, co jest opisane w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Tu jest takie pytanie, które Pan Jezus skierował do uczniów. I zali, i wy chcecie odejść. Ten 6 rozdział Ewangelii Jana jest takim wspaniałym rozdziałem. Apostoł Jan opisuje to nakarmienie tych 5000 ludzi. Tam jest napisane o tym, że kiedy lud widział ten cud nakarmienia, to widział, że prorok powstał i oni chcieli Pana Jezusa wprost obwołać królem. I Pan Jezus uszedł. I potem jest ta dalsza rozmowa w tym 6 rozdziale, że szukają ponownie Jezusa. On się przeprawił po morzu, po tym jeziorze za uczniami, którzy płynęli w łodziach do Kapernaum i tam przyszli ci ludzie za Jezusem. I Pan Jezus mówi, że przychodzicie dlatego, żeście ten chleb jedli. I On mówi do nich, że dlatego, żeście ten cud widzieli, przyszliście. Ale On im zaczyna mówić o tym lepszym pokarmie, o tym lepszym chlebie, o tym, co daje życie wieczne. Bo oni byli zafascynowani tym cudem nasycenia, tym chlebem, który oni mieli z tego rozmnożenia, z tego cudu rozmnożenia w czasie tego nakarmienia. I Pan Jezus zaczyna mówić o tym, te znamienne słowa, kto je ciało moje i pije krew moją, będzie miał żywot wieczny. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus mówi o tym, co ma być treścią naszego życia. I On mówi o tym, że tak jak człowiek, który potrzebuje do tego, żeby żyć, potrzebuje mieć pokarm i napój, to On mówi o sobie, że musi spożywać ciało i krew Syna Bożego, to znaczy Jego ciało i Jego krew. I to jest tak trudno zrozumieć tym, którzy to słuchali, bo jedna część uczniów powiedziała, twarda to jest mowa, któż jej słuchać może. Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówił do nich. Ten 6 rozdział, ta cała rozmowa Pana Jezusa jest bardzo decydująca w naszym życiu, jak my do tego podchodzimy. I na ten temat można by bardzo dużo mówić. Ja chciałbym tylko to powiedzieć, tak skracając ten 6 rozdział, ta wypowiedź Pana Jezusa. Chciałbym jeszcze raz to powiedzieć, że przyjmowanie istoty Pana Jezusa wiarą musi towarzyszyć i przenikać w ciągu trwania całego naszego życia naszą istotę. I tak jak my, żeby żyć, musimy spożywać pokarm i napój, to chciałbym powiedzieć, że tak my mamy trwać w tym, co pochodzi od naszego Pana Jezusa. I tu Pan Jezus, kiedy to powiedział, to powiedział to
w bardzo wyraźny sposób i my czytamy w tym szóstym rozdziale, w 60 wierszu jest powiedziane tak, twarda to jest mowa, któż jej słuchać może? To jest wypowiedź wielu wtedy z uczniów jego, słysząc to mówili, twarda to jest mowa, któż jej słuchać może? W 63 wierszu Pan Jezus mówi, duch ci jest, który ożywia ciało, nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. I w tym 66 wierszu czytamy, od tego czasu wiele uczniów jego odeszło, a więcej z nim nie chodzili. Taka smutna historia. Pan Jezus miał wielu uczniów, bardzo wielu za nim chodziło i o tym czytamy, że kiedy ten cud widzieli, to oni przeprawili się na drugą stronę, na drugi brzeg tego jeziora, żeby znów słuchać Jezusa. A w końcu tutaj mówią, ale to za twarda mowa, któż jej słuchać może, i odeszli. I kiedy oni odeszli, to Pan Jezus pyta się uczniów Izali, i wy chcecie odejść? Chciałbym powiedzieć, że to pytanie się nasunęło. Pan Jezus wybrał 12 uczniów. On wiedział, że jeden z nich, no, to jest ten zdrajcą, ten Judasz, który też chodził z Jezusem przez tyle czasu. I chciałbym powiedzieć, Pan Jezus postawił takie bardzo rzeczowe, ale takie dobrowolne pytanie. I my wiemy, że do wiary nie można nikogo zmusić. Wiarą żyjemy bez nacisku z zewnątrz. I chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w wolności wyboru. Mogę uwierzyć, ale nie muszę. Ci, którzy byli ukąszeni od tych jadowitych wężów, kiedy wołali do Boga, a wołali do Mojżesza, a Mojżesz wołał do Boga, to Pan Bóg powiedział, uczyń węża miedzianego, i tam było powiedziane, żeby każdy, kto nań spojrzy, żyw został. I każdy miał możliwość spojrzeć, żeby żyć lub nie. Każdy miał tą możliwość, tak? Jeden skorzystał, drugi nie. My wiemy, że ten, który wisiał na krzyżu Golgoty, jeden i drugi, miał tą samą możliwość spojrzeć i mieć życie wieczne lub nie. Jeden spojrzał, drugi nie. I kwestia wiary to nie jest kwestia przymusu. I Pan Jezus nie działał tak jak ci świeccy przywódcy, którzy swoich zwolenników chcą mieć pod swoją kontrolą, pod swoją władzą. Ale On im tak wstawia takie pytanie. Izali, wy chcecie odejść? A Piotr odpowiada, to jest w wierszu 68. Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. Tu jest napisane tak bardzo wyraźnie, Panie, do kogóż pójdziemy? Czy my coś lepszego, godniejszego znajdziemy niż Ty, niż Twoja nauka, niż to, co Ty nam mówisz? I tutaj widzimy wyraźnie dwie oceny tych uczniów Pana Jezusa. I ci byli uczniami. Ci byli i uważali, ci, którzy odeszli, twarda to jest mowa. My tego nie akceptujemy i odchodzimy. A pozostali w tych słowach zauważyli, że to jest moc i dar wiecznego życia. Dlatego tak wyraźnie Piotr powiedział, Panie, do kogoż pójdziemy? My nie mamy wyboru, my nie znajdziemy lepszego, dlatego my
pozostaniemy przy Tobie. Chciałbym powiedzieć, to jest takie wspaniałe świadectwo. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I chciałbym powiedzieć, teraz jest to pytanie do każdego z nas. Czy my chcemy pozostać przy Panu, czy my chcemy iść swoją drogą? Czy dla nas to, co tutaj myśmy czytali, czy to jest tą twardą jakąś mową, której my znieść nie możemy? Chciałbym powiedzieć, że wytrwanie wymaga nasze działania z naszej strony. My mamy wolną wolę i możemy powiedzieć tak lub nie. W Ewangelii Jana, w następnych rozdziałach, w tych rozdziałach, które opisują nam to powtórzenie całego jeszcze nauczania, które Pan Jezus kierował do swoich uczniów w ciągu 3,5 roku i nie tylko do swoich uczniów, ale do tych wszystkich, którzy Go słuchali, to my wiemy, że przy wieczerzy, przy ostatniej wieczerzy On jeszcze raz to wszystko powtarzał. A ewangelista Jan to tak bardzo wyraźnie zapisał i w 15 rozdziale mamy napisane, w 9 rozdziale tak. Jako mnie umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was. Trwajcie w miłości mojej. I teraz jest takie zapytanie, czy trwamy w miłości Jego? I chciałbym powiedzieć, kiedy czytam Słowo Boże, że to trwanie w tym naszym powołaniu, trwanie w tej miłości, to było i jest problemem. Bo już w pierwszym wieku, gdy czytamy listy apostoła Jana, my wiemy, że Jan to był tym apostołem miłości, to on takie słowa napisał w swoich listach. Ja gdy to czytam, to zawsze się zastanawiam, czy to jest możliwe. W drugim liście apostoła Jana, w 4 wierszu jest napisane tak. Uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziatek Twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazania wzięli od Ojca. Tu jest napisane, że znalazłem pewną, a więc nie wszystkich, ale tylko niektórych, którzy chodzą w prawdzie, jak nam przykazał, jak wzięliśmy przykazanie od Ojca. A w 3 liście Jana pisze, w 3 i 4 wiersz, albowiem wielce się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. To jest pisane do starszego Gaja Miłego. I dalej pisze w 4 wierszu tak, Jan. Większej radości nad to nie mam, jako gdy słyszę, iż dziadki moje chodzą w szczerości i w prawdzie. I tu jest napisane niektóre. I tutaj sobie zadajemy i możemy zadać to pytanie, czy jest to możliwe, że nie wszyscy chodzą w prawdzie, że w tym nie trwamy. I dlatego to pytanie i ten temat mnie tak bardzo jakoś tak zajął, leży mi na sercu po tych słowach Ter Stegena, które przeczytałem, wytrwanie do końca. Apostoł Jan pisze to, co Pan Jezus powiedział, trwajcie w miłości mojej. I gdy czytamy na przykład Ewangelię Łukasza, Łukasz zanotował takie słowa, które mówią, że gdy byli przy wieczerzy, no wiadomo, 12 uczniów, Pan Jezus był 13, potem odszedł Judasz, było ich 12 i Pan Jezus nauczał, a tu na boku uczniowie sobie jeszcze rozmawiali o tym, kto by był większy. No chwileczkę, tu taki mówca, taki nauczyciel, nasz Zbawiciel, a ci o takich rzeczach mówią, nie? Czy jest to możliwe?
Skoro jest napisane, to znaczy, że to jest możliwe, że to miało miejsce. Dlatego chciałbym powiedzieć, to trwanie w miłości to jest takim przykazaniem, to jest wolą naszego Ojca. I to trwanie, wytrwanie aż do końca, to jest takim nakazem nie tylko chwili, ale nakazem dla żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. I ja chciałbym przeczytać może takich parę miejsc Słowa Bożego wymienić, które mówią o tym trwaniu. Dlatego, że to zawsze było potrzebne takie napomnienie. I gdy czytamy list do Galatów, to apostoł Paweł pisze, dobrze czyniąc, nie słabiemy. 6 rozdział, 9 wiersz. A apostoł Paweł w takim swoim, no, niektórzy nazywają to testamentem, tym, co napisał do Tymoteusza w 2 rozdziale, 3, w 2 liście, 3 rozdziału, 14 wierszu jest napisane tak, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył, coś tobie powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Tak jak Pan Jezus mówił Izali, wy chcecie odejść, czy chcecie ze mną dalej trwać, to apostoł Paweł, który pisał do swojego umiłowanego ucznia, pisze, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. I gdy czytam jeszcze, bo jest też dużo na ten temat trwania, wytrwania, jest napisane w liście do Hebrajczyków. W 12 rozdziale, w 1 wierszu, w 2 części jest napisane, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Przez cierpliwość, przez wytrwałość. I chciałbym powiedzieć, to są cechy, które są owocem Ducha Świętego. Cierpliwość, wytrwałość w posłuszeństwie Bożemu Słowu. I tu to, co Pan Jezus powiedział, i się rozmnoży nieprawość, to teraz zaczyna się i w życiu człowieka. A czy, no, wszyscy tak postępują, czy aby to, że ja chcę inaczej, czy to jest właściwe, czy ja nie za bardzo odstaję. My wiemy, że jest tak wiele różnych opracowań Biblii, parafrazować, trzeba to troszkę dostosować do naszych czasów. My żyjemy w trudnych czasach, no i być takim innym, to jest się napiętnowanym przez społeczeństwo. Słowo Boże nazywa do tego, żebyśmy byli posłuszni Bożemu Słowu. I w liście do Hebrajczyków mówi, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie. Kiedyś bibliści określali list do Hebrajczyków autorstwem apostoła Pawła, ale tutaj tej pewności nie mamy. Ale tak jak i Paweł mówi w wielu listach o biegu, o tym, co wymaga pewnego wysiłku, i apostoł Paweł, kiedy mówił o wytrwałości, to mówił o tych, którzy biegną, że oni się ani na lewo, ani na prawo nie oglądają, a mają przed oczyma co? Tylko jeden, ten jeden, jedyny cel. I nie wolno im się ani w lewo, ani w prawo oglądać, żeby nie chybić celu. I na przykład w 10 rozdziale tego samego listu jest napisane, 10 rozdział, 36 wiersz, albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. A więc tu jest taki warunek, jeśli my chcemy dożyć tej obietnicy żywota wiecznego, to tu jest warunek powiedziany, że my musimy cierpliwie, wytrwale biec i czynić
wolę Bożą. I to, co Pan Jezus powiedział, to, co już powiedziałem, tak skracam tylko ten 6 rozdział Ewangelii Jana, że my musimy na co dzień żyć i wchłaniać to, co pochodzi od Jezusa, i to ma być naszym pragnieniem. To oczywiście odbywa się wiarą, a nie za pomocą tych różnych sposobów, jak to Kościół teraz już sobie wprowadził i teraz to tak intensyfikuje przy każdej okazji, tylko to brać udział w tym, brać udział, brać tą hostię. Nie, to nie na tym polega. Tu Pan Jezus mówi o tym wymiarze wiary, wymiarze duchowym. I chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że do tej wytrwałości mam jeszcze coś dodane. I ja tu chciałbym powiedzieć na koniec, że my mamy też i obietnicę, że my nie jesteśmy bezsilni, że my mamy naszego Pana, który idzie z nami. I w Księdze Izajasza jest taka obietnica, którą ja przeczytam już na zakończenie. W 35 rozdziale Księgi Izajasza jest powiedziane, to jest takie znane słowo, 35 rozdział, 8 wiersz. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, a którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet nie zbłądzą. Którzy tą drogą pójdą. My idziemy tą drogą, bośmy się zdecydowali na tą drogę, ale nieraz my jesteśmy w takim stanie, że nie wiemy, jaki krok zrobić dalej, ale Pan nam przyrzekł pomoc, że nas ujął za swoją rękę i nas tą prawidłową drogą poprowadzi. Tu jest powiedziane, którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet nie zbłądzą. A w przypowieściach Salomonowych w 4 rozdziale mamy takie też słowa, które są dla nas takim. 4 rozdział Księgi Przypowieści Salomonowej. 4 rozdział, 18 wiersz. Ścieżka sprawiedliwego jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. Im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. A tu w psalmie 119 jest jeszcze też takie słowo, które też myślę, że większość was zna. Wiersz 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżce mojej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. I gdy ja się zastanawiam nad tym miejscem Słowa Bożego, to chciałbym powiedzieć, że istnieje takie pewne niebezpieczeństwo. Nie wiem, czy widzieliście pochodnie. Ja pierwszy raz widziałem pochodnie przed wojną, jak to był jakiś capstrzyk. Ze szkołą musieliśmy iść i byłem zawiedziony, bo ta pochodnia to nie daje tak dużo światła, a my, szczególnie ci, co jeżdżą samochodem, to chcą mieć ten reflektor taki, żeby no H4, a teraz już H7, nie? Żeby jak najdalej widzieć. Ale Pan nas prowadząc pokazuje nam tyle, ile nam potrzeba. Prawda? Tyle, ile nam potrzeba. Pan nam nie mówi od razu wszystkiego. Ale Pan nam mówi tyle, ile nam potrzeba i jest potrzebne, żebyśmy my na tym poprzestawali. Kiedy Duch Pański powiedział do Filipa, idź na drogę, która jest pusta. W nowym tłumaczeniu jest napisane pustynna. Ale tam jest w oryginale i można w przekładzie interlinearnym sprawdzić, idź na drogę, która jest pusta, nie pusta.
I on musiał przejść ponad 60 kilometrów. I on się tam udał. I ja jako człowiek bym tak sobie uważał, no byłoby wskazane, żeby mu Pan Jezus, ten Duch Boży powiedział, wiesz, tam pojedzie taki minister skarbu królowej Kandaki, nie? I ty mu zaświadczysz Boże Słowo. To by tak do całości było już cel, dlaczego ma iść. On mówi, idź na drogę, która jest pusta. Panie, po co ja tam pójdę, nie? Tak, to jest nasze pierwsze. Ja chciałbym wiedzieć do końca. A Pan mu powiedział tyle. On był posłuszny i poszedł. A potem był na tej drodze i tu się nic nie dzieje, tak? A naraz jedzie powóz, nie? I to jechał dygnitarz, to nie jechał byle kto, a ten zwykły Filip. A on teraz idź i przystąp do tego wozu. To był taki krok, ale posłuszeństwa. Taka jest nasza droga. My wiemy, kiedy to całe przeżycie, spotkanie z Jezusem miał Saul, który chciał prześladować i aresztowania przeprowadzać w Damaszku, to on się spotkał z Jezusem na drodze i my wiemy, że on był w domu w Damaszku przy ulicy Prostej w jakimś domu. I teraz Pan posyła Eneasza. My nic więcej o nim nie wiemy, tylko że taki był uczeń pański w Eneasz. Eneasz się nazywał. A on mu mówi, idź na ulicę prostą. I chciałbym powiedzieć, że jaka była replika tego ucznia. Panie, czyś się ty nie pomylił troszkę? No przecież to jest prześladowca, a ja tam mam iść. Ona takich czyha. I on nawet zaczyna dyskutować. To jest nasza natura. Przepraszam. Ale chciałbym powiedzieć jedno. On był posłuszny, poszedł. I my wiemy, że on wykonał to, do czego był powołany i więcej my o nim nie czytamy, nie? Ale on był posłuszny. I dlatego to słowo, które jest pochodnią, nam nieraz może by się zdawało, nie wystarcza. To jest za mało. My byśmy chcieli coś więcej. Nie. Pan nam zawsze powie tyle, ile nam potrzeba w danym momencie. On nam rozświetli to, co jest potrzebne dla nas w danej chwili. I my mamy zrobić ten krok, którego On od nas oczekuje. I takie jest nasze życie. I w tym my mamy trwać aż do końca. Ja tą usługą chciałbym tylko siebie, ale i was zachęcić do tego, abyśmy trwali aż do końca. Żebyśmy nie przerwali, żeby naszej społeczności z Panem, tego naszego codziennego kontaktu, który mamy pielęgnować, żebyśmy im nie przerwali. Jest tak bardzo istotne, żebyśmy trwali i żebyśmy, nie, a może dzisiaj i jutro, no to troszeczkę sobie poluzuję. Nie, my codziennie musimy jeść, musimy pić, musimy żyć. I tak samo z naszym Panem. I dlatego kończąc jeszcze raz chciałbym powiedzieć, ten kto wytrwa do końca i prośmy Pana, bo nie o własnych siłach, ale Pan to daje, a to jest owocem Ducha.